Poradziłbym sobie bez, ale niech będzie, że książki nie mam. Słuchajcie, dobrze, że jest dzisiaj was troszeczkę więcej, ponieważ dzisiaj właśnie będzie mowa o najważniejszym, jak to już wczoraj zapowiadałem, najważniejszym momencie mszy świętej. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym was zapytać o Słowo Boże, które słyszeliśmy przed chwileczką. A prawdę mówiąc, to jeszcze wrócić na chwilę do tego, co kiedyś tam słyszeliśmy. Bo w pierwszej części Adwentu bohaterem, takim jednym z głównych, takim najczęściej pojawiającym się w Ewangelii, był kto? No, Marysia. Jan Chrzciciel? Był Jan Chrzciciel, bardzo dobrze. Jan Chrzciciel nawoływał do czego? Pamiętacie? Proszę. Do modlenia się? Do modlitwy, do nawrócenia. Ludzie, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela, wyznawali swoje grzechy, przygotowywali się na spotkanie z Mesjaszem, z Bogiem, który miał przyjść, tak jak i my w Adwencie. A od wczoraj, powiedzieliśmy, zaczęła się ta druga część Adwentu właściwie. I druga część Adwentu to już jest przygotowanie do Bożego Narodzenia. I bohaterem, a właściwie bohaterami drugiej części Adwentu jest kto? W dzisiejszej Ewangelii już byli. Józef i Maria. Józef i Maria. Zwłaszcza Józef w dzisiejszej Ewangelii tak wychodzi nam na plan pierwszy. I czego uczy nas Józef? No myślę, że wielu rzeczy, ale myślę, że jedną z tych nauk Józefa Świętego, które się nam dzisiaj przydadzą akurat, to jest taka rzecz. No powiedz, proszę. Czego uczy nas Józef? Wychodzi z głowy. Wyszło ci już z głowy. No, cię zagadałem, przepraszam. Myślę, że uczy nas przede wszystkim tego, żeby zaufać Panu Bogu. Jeżeli Pan Bóg coś mówi do nas, to nawet jeżeli tego nie widzimy, to nawet jeżeli tego nie dostrzegamy w pierwszej chwili, to dobrze jest zaufać Panu Bogu. Tak jak Józef. Józef biedny nie wiedział, co się dzieje w ogóle wokół niego, tak? Nagle się okazało, że Maryja ma urodzić dziecko. Kompletnie nie wiedział, jak się w tej sytuacji zachować, co ma zrobić. Zaufał Panu Bogu ostatecznie. Pan mu powiedział, wszystko będzie dobrze, tylko rób tak, jak ja ci powiem. I tak się stało. I święty Józef, to jest taka jego chyba największa, jedna z największych nauk. Zaufać Panu Bogu. Wczoraj mówiliśmy o ojcu Pio. I ojciec Pio w czasie mszy świętej powiedzieliśmy, że co? Dlaczego odprawiał tak długo tą mszę świętą? Bo widział, jak Pana Boga krzyżują? Bo widział, jak Pana Boga krzyżują, dokładnie, ale też i dlatego, że mógł dotknąć jakby, znaczy czuł ten dotyk Pana Boga, Pana Jezusa. Jemu to było dane. A my widzimy, dotykamy? Czy nie? Nie. No tak, wszystko jest tak samo jak u świętego ojca Pio, no ale my, nasza wiara jest może za mała. Nasza wiara, nasze oczy tej naszej duszy nie są aż tak otwarte. Ale też Pan Jezus powiedział z drugiej strony, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie wszyscy mogą, tak jak ojciec Pio, przeżywać mszę świętą. Natomiast Pan Jezus mówi, bardziej szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, czyli tak jak my, a uwierzyli. I to nam się za chwileczkę przyda, bo jesteśmy, jak powiedziałem, w tym najważniejszym momencie mszy świętej. Przyniesiemy, to już będzie za chwileczkę po kazaniu, przyniesiemy do ołtarza dary, to o tym już mówiliśmy, czyli chleb i wino. I one są tutaj przygotowane z boku dzisiaj. Ministranci przyniosą je do ołtarza, rozłożą kielich i ksiądz nad tymi darami się pomodli. To jeszcze cały czas będzie wtedy chleb, zwykły chleb. Z czego składa się chleb? Z mąki. Z mąki i? Coś do tej mąki jeszcze trzeba dodać. Wodę. I wody. Jak wymieszacie mąkę z wodą,
i taką cieniutką warstwą, aby się wam udało na jakiejś patelni rozsmarować, to pewnie wam wyszedł. No nie wyjdzie wam taki opłatek ładny jak tu, bo one są robione w specjalnych maszynach, ale wyjdzie wam coś o smaku opłatka. Więc to jest opłatek, chleb. Wtedy jeszcze, kiedy ksiądz rozłoży na ołtarzu to wszystko, odmówi nad tym modlitwę, to jest zwykły opłatek, napełni kielich winem i to będzie zwykłe wino. Ale od tego momentu już zaczynają dziać się cuda. Takie cuda, których my oczami tymi naszymi fizycznymi nie widzimy, ale możemy widzieć oczami wiary. Bo co się dzieje? Jest jeszcze tam modlitwa, taka dłuższa modlitwa, gdzie dziękujemy Panu Bogu, bo msza święta to jest dziękczynienie. Dziękujemy Mu za Jego obecność. Zaśpiewamy święty, święty, święty. Tak? Jest taka część? Gdzie będziemy jakby wychwalać Pana Boga. Święty, święty, święty. Pan Bóg zastępów, tak? Zwróćcie uwagę, jak będziecie to śpiewać dzisiaj. To jest taki ostatni moment, kiedy stajemy przed Panem Bogiem i chcemy Mu powiedzieć, że jest dla nas najważniejszy. I zaraz potem ksiądz na ołtarzu weźmie do ręki ten zwykły, jak powiedziałem, chleb i wypowie nad nim słowa, czy powtórzy za Panem Jezusem słowa, które On wypowiedział w czasie ostatniej wieczerzy. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. I podniesie do góry, ale już nie opłatek, tylko podniesie do góry co? No, Tomek. Chleb? No nie, już nie chleb. Ciało? Ciało Pana Jezusa. Zobaczymy chleb. I nadal będzie smakował jak chleb. Ale pamiętajcie, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To Pan Jezus powiedział do świętego Tomasza, bo święty Tomasz po zmartwychwstaniu, nie wiem czy Tomek, twój patron, nie wiem czy wiecie co zrobił święty Tomasz po zmartwychwstaniu. Jak Pan Jezus przyszedł do apostołów, a Jego nie było, i co powiedział? Że jak nie uwierzy, nie zobaczy, to nie uwierzy. No i Pan Jezus przyszedł po raz drugi i kazał mu włożyć w rany po gwoździach palec, żeby się przekonał, że to rzeczywiście jest Pan Jezus. I święty Tomasz powiedział, no to ja już teraz wierzę. Nie? A Pan Jezus powiedział, dobrze, ale błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No więc właśnie. I ksiądz przez chwilę będzie trzymał w górze ciało Pana Jezusa, już nie chleb, już nie opłatek. I to jest taki moment, kiedy możemy, jakby patrzymy na Pana Jezusa, możemy się zwrócić do Niego słowami modlitwy, możemy Go właśnie uwielbiać, po cichu się modląc, patrząc na Niego po prostu. Chwilę później to samo stanie się z kielichem, z winem. Podobne słowa, bierzcie i pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana, tak? I znowu kielich idzie do góry. Najważniejszy moment mszy świętej, bezwzględnie. I tu nie ma co mówić dużo, bo to już nie jest moment na mówienie. Tutaj jest moment na to, żeby się zatrzymać przez chwilę i po prostu patrzeć na tego Pana Jezusa. Tak jak kiedyś wam mówiłem, ten dziadek, który go spotkał, święty proboszcz z Ars, Jan Maria Wianej, tak? Pamiętacie? Ja patrzę na niego, on patrzy na mnie. I to jest ten moment w czasie mszy świętej. Zwróćcie też uwagę dzisiaj. Będziecie klęczeć wszyscy wtedy. Ksiądz przy ołtarzu będzie stał najbliżej tego wszystkiego. I teraz proszę sobie, wyobraźcie sobie, że ojciec Pio w takim momencie to wszystko widział fizycznie, tak oczami, tak jak ja widzę teraz was, a wy mnie. Prawda? Więc on nie mógł tej mszy świętej szybko odprawiać, bo to był jego moment spotkania z Panem Jezusem. To był ten moment, kiedy on mógł dotknąć Pana Jezusa, którego widział i czuł jakby pod palcami Jego obecność. Trudno się dziwić, że tak długo odprawiał tę mszę świętą, bo chciał z nim być jak najdłużej. Ten moment nazywa się przeistoczeniem. Ma jeszcze inne nazwy, ale moglibyśmy zapamiętać chociaż tą jedną. Przeistoczenie. To jest moment, kiedy chleb
staje się ciałem Pana Jezusa, wino staje się Jego krwią. No i tak jak powiedziałem, tutaj już więcej nic nie trzeba mówić, tylko trzeba to zobaczyć i trzeba to przede wszystkim w to uwierzyć. Powtarzając sobie cały czas błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to w czasie mszy świętej będziemy mogli zrobić. Natomiast po mszy świętej będzie taki moment i to zapraszam chętnych, tych, którym starczy czasu, którzy mogliby dłużej troszeczkę zostać, bo tam msza święta, wiadomo, dzisiaj troszkę dłużej trwa, ale po mszy świętej będzie jeszcze adoracja, gdzie ten Pan Jezus, którego ksiądz właśnie jako chleb podnosi, jako ciało Pana Jezusa, będzie tutaj na ołtarzu tylko po to, żeby na Niego patrzeć, a żeby On mógł patrzeć na nas. Więc jeżeli ktoś ma chwilę po mszy świętej, to niech zostanie, będzie jeszcze adoracja, będzie można się spotkać z Panem Jezusem i przypatrzeć się uważnie, ale nie oczami tymi naszymi fizycznymi, którymi widzimy wszystko, ale oczami naszej duszy. I to jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Dobrze, jutro widzimy się o godzinie 7:00, także jak ktoś wyrosuje dzisiaj figurkę, to niech pamięta o tym, że jutro musi o 7:00 przyjechać, a gdyby się nie dało, to można zrobić tak, że można komuś podarować taką figurkę i zrobić mu taki prezent, jeżeli ktoś naprawdę nie da rady rano przyjechać, albo można też zrobić tak, że zabrać do domu, pomodlić się, a potem nawet później wieczorem już przywieźć z powrotem, zadzwonić do mnie i ja odbiorę i przechowam do rana. Dobra, pytania na jutro w takim razie. Kto się wybiera jutro w ogóle? O, najodważniej. Miałem pytać, kto był na wszystkich rolatach? Ktoś był na wszystkich? Się komuś zdarzyło? Na wszystkich? Tak, byłeś? To gdzie trzeba jakąś specjalną nagrodę na koniec ustanowić. Kto? Wojtek też na wszystkich, co? A nie, niektórzy na prawie wszystkich. Bo niektórzy też to mają prawie. Tomek, Marysia, to prawie wszystkie macie też, nie? Hubert, nie wiem, troszkę mniej może. Też był na wielu. Dobrze, pytania na jutro. Jak nazywa się ta najważniejsza chwila, najważniejszy moment mszy świętej? No, proszę. Przeistoczenie? Przeistoczenie, dobrze. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz właśnie w czasie przeistoczenia? Czyli wtedy, kiedy chleb zamienia się w ciało. Czyje słowa, Hubertu? Oto słowa pańskie? Ale czyje to są słowa? Księdza. Nie. Czyje słowa ksiądz powtarza? No bo to nie są jego słowa, tak? Pana Jezusa. No Pana Jezusa, z ostatniej wieczerzy, tak. Pana Jezusa. To chodzi o słowa bierzcie i jedzcie, tak? I bierzcie i pijcie. No i jaki cud dokonuje się w chwili przeistoczenia? To jest takie może proste. Pan Jezus zamienia chleb, ciało, a wino krew. Dobrze. Proszę nie pomylić kolejności, nie powiedzieć na przykład ciała w chleb, tylko odwrotnie. Chleb zamienia się w ciało, wino w krew Pana Jezusa. Dobrze. To tyle. Pamiętajcie o tym, żeby w czasie tym najważniejszym momencie dzisiaj, w czasie mszy świętej, powiedzieć coś Panu Jezusowi, a tak od siebie, tak swoimi słowami. I na pewno zobaczycie wtedy Pan Jezus, łatwiej da się Wam zobaczyć.